Wtedy, gdy ja mówiłem, że Putin robi dziwne aluzje, a Żyrynowski nam wręcz proponuje rozbiór Ukrainy, to zrobiliście z tego aferę. A dzisiaj się okazuje, że Rosjanie nadal nam to proponują, nadal w swojej propagandzie używają tego argumentu. Kto miał rację? Propaganda, tak. A myśli pan, że to była realna sugestia? No, oni byliby w niebo wzięci, gdyby Polska chciała wziąć udział w rozbiorze Ukrainy. Wierzy w to, że... Tak jak byliby w niebo wzięci, gdyby zrobiły to Węgry. A pan wierzy w to, że rząd PiS-u przez moment myślał o rozbiorze? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, wtedy, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie. Że może Ukraina upadnie. I gdyby nie bohaterstwo Zelenskiego i pomoc Zachodu, różnie mogło być.